Ale to aż tak musiałeś wejść w rolę, żeby ubierać stringi? Mhm. Cześć, witajcie w drugiej części odcinka, w którym gościem jest Jarosław Boberek, król dubbingu, człowiek tysiąca głosów. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. Mówię król dubbingu, dlatego że media tak cię często określają. Tak, bo to jest takie bardzo fajne, górnolotne określenie. Media lubią duże, mocne nazwy, no i tak... Tak dystansujesz. Przy okazji, nie, no pewnie, że się dystansuję, no jaki tam ze mnie król. No, nie mam żadnego swojego królestwa. Takich królestw, jeżeli już tak używamy umownie, tego określenia jest bardzo, bardzo dużo. To do mnie się przykleiło przy okazji, kiedy do kin trafił pierwszy Madagaskar, no i z racji mojej zażyłości z królem Julianem zostałem królem polskiego dubbingu. No. Nie ma się z czym zmagać, niech tak będzie, mogę być królem. Znaczy, mówię o tym królu dubbingu dlatego, że chciałem cię zapytać o trochę inne miano, które sam sobie zresztą nadałeś i o którym sam powiedziałeś kiedyś. Co to znaczy, że jesteś, że byłeś dzikiem z Pojezierza? No tak, no wychowałem się na Pojezierzu Drawskim, czy jak kto woli na Pojezierzu Pomorskim, w miejscowości Szczecinek, no dookoła były lasy, jeziora, no i było mi tam bardzo dobrze, tam się urodziłem, tam spędziłem cudowne lata dzieciństwa i potem ruszyłem dalej w świat, wylądowałem w Gdańsku, no i w konfrontacji z tą gdańską rzeczywistością wielkomiejską, no to byłem takim dzikiem z Pojezierza. No. Ale co to znaczy? No uczyłem się Gdańska, uczyłem się takiego dużego, takiej dużej cywilizacji miejskiej, no fascynowały mnie zapach spalin, wielość ludzi, sklepów, no w ogóle oferta takiego dużego ośrodka, i to tak się jakim był Gdańsk. Pierwszy raz w życiu byłem wtedy w prawdziwym, nie przytłaczało mnie, to zachwycało właśnie. No ale jak tak na siebie z boku popatrzyłem, no to byłem trochę takim dzikiem, no. Zupełnie innego rodzaju prawa i reguły panowały tam u nas w tym, Szczecinku na podwórku. No. A że co, prawa było siły, tak? No tak, ono nie ma co ukrywać, występowało. No. Co jakiś czas trzeba było sobie utorować drogę, no bo stawał nam na drodze jakiś chuligan, który próbował nam coś udowodnić, ja do tego chodziłem, do szkoły muzycznej, no więc byłem znowu w niełatwej sytuacji, bo ci wiadomo, co chodzą do szkoły muzycznej, to są lalusie i delikatniusie, no. No więc ja musiałem parę razy udowodnić, że tak nie jest. No i jak przyjechałem do tego Gdańska, no tak... No to miałem taką dość ciężką rączkę, jak w tak popatrzyłem. Jak zaczepiali, to nie oddawałeś. To nie pozostawałem dłużny. No. Więc no, przyjechałem do tego Gdańska, żeby się troszeczkę ucywilizować i strzepnąć z siebie tego trochę igliwia i liści. Jak masz duże doświadczenie w szpilkach i stringach? No tak, cwaniaczek, no. No chodzi o dwie połówki pomarańczy, gdzie gram faceta, który się przebiera za kobietę. No i większość czasu spędzam na szpilkach i w kobiecym przebraniu. No to jest właśnie to moje doświadczenie, chociaż wcześniej też zdarzyło mi się grać kobiety. No ale one były trochę inne, no, były jakieś wiedźmy bardziej takie, maszkary. To jest dużo łatwiej facetowi zagrać maszkarę. No facet z założenia jest troszeczkę maszkarą, więc jak się zmienia w niewiastę, no to w maszkarę jest bardzo łatwo. No tutaj intencją twórców tego spektaklu no nie było stworzyć właśnie maszkary, przepraszam za nadużycie tego słowa. No więc stąd też taki anturaż takiej mega kobiecości, no, czyli szpilki, pełny, mocny makijaż. No to nie jest łatwe doświadczenie. No. No właśnie, jak się czujesz w takiej sytuacji? Fatalnie. Znaczy ogromnie współczuję kobietom, że aż tyle czasu muszą spędzać ze sobą i nad sobą. Też nie rozumiem czemu, bo jakby natura je wyposażyła od razu, na dzień dobry, w piękno. Ale no jasne, no, mają potrzebę podkreślenia tego, stąd cały przemysł kosmetyczny dwoi się i troi, żeby spełnić te oczekiwania pań. No i ja te oczekiwania
widzów też próbuję tutaj właśnie spełnić. Moim zdaniem z takim sobie skutkiem, no ale jestem potwornie wyglądam, ale. No ale cóż, no to jest komedia, więc można na to przymknąć oko. No w każdym razie ja sam siebie bym nie poderwał. No. Nie miałbym takich ambicji, ale słyszałem głosy, że paru facetom wpadłem w oko. No więc bomby w celu, no to tak. Taki mieliśmy zamiar. Nie, to nie, broń Boże, aż tak daleko nikt się nie posunął. Natomiast no, faktycznie pojawiły się głosy, że no tak, tak przymrużyć oko, no, to całkiem. Taka nie kulawa ta Joanna. No. Ale to aż tak musiałeś wejść w rolę, żeby ubierać stringi? Mhm. I jakie to jest uczucie? Wstrząsające. Po prostu mieć sznurek między pośladkami, to jest... Znaczy, tak, też ja, no, ja nie oceniam, nie wydaję ostatecznego werdyktu. Jeden lubi rybkę, drugi akwarium. Wiem, że niektórym to bardzo odpowiada, nawet tym po naszej stronie, czyli panom. Ja się z tym męczę, ale to... Znaczy, no nikt nie powiedział, że będzie w tym zawodzie łatwo. No. I z drugiej strony to im trudniej, tym lepiej. Bo to też jakby wywołuje pewne sytuacje. No. Akcja budzi reakcję, więc możemy sobie coś wyobrażać, ale dopiero w rzeczywistej konfrontacji z nagle odkrywamy, że ach, to tak to działa. A w związku z tym moglibyśmy się tak czy inaczej zachować. No, no i na tym się buduje postać. No nie na tym przede wszystkim, że mam stringi, no ale między innymi też. No. To taka jedna ze składowych. No, szpilki, na których śmigam, nie wiem czemu tak. Nigdy wcześniej nie chodziłem chyba w szpilkach, nie przypominam sobie. Wychodzi ci to? A wychodzi mi to i nawet parę osób powiedziało, że mógłbym otworzyć szkołę nauki chodzenia w szpilkach. No mógłbym, no chyba wiem jak to robić. Choć może dla niektórych to wygląda karykaturalnie, no bo takim jestem trochę mięśniakiem, więc założyć do tego szpilki, no ale Boże, kulomiotki też chodzą w szpilkach czasem. To prawda. I to jest trudna rola? Takie wcielenie się w kobietę i odgrywanie tego? Nie, to jest smaczna rola. No, to jest jakieś wyzwanie, to jest nowe doświadczenie. Ale nie czuję się komfortowo przenicowując się w tę kobietę. No. Tak siedzę, patrzę w to lustro. I kręcę głową. Mówię, to jest wstrząsający obraz ten, który ja tu widzę. A potem no, zakładam szpilki, wstaję i idę. No i kręcę dupskiem, wysyłam pierś do przodu. No i mam branie. No. A tak a propos brania, byłeś amantem w młodości na przykład? Wiesz co, ja w młodości całkiem nieźle się prezentowałem. Znaczy nigdy nie zaliczałem się do klanu amantów. Nigdy w ten sposób o sobie nie myślałem. Nie, broń Boże, ale cieszyłem się jakimiś tam względami płci pięknej. Potem miałem wypadek i po tym wypadku zrobiłem się bardzo charakterystyczny. Co po niektórzy stwierdzili, że no, nawet ci tak jest lepiej. No ale to są tak zwani pocieszacze. No. Oczywiście z każdej sytuacji, nawet najgorszej, można wyciągnąć maksimum dobrego. No po coś mnie to spotkało. No. I teraz jest tak, jak jest. Więc jakby znowu, jestem w grupie bardzo, bardzo charakterystycznych ludzi uprawiających ten zawód. To jest chyba zaleta akurat w tym zawodzie. No to różnie to bywa. No, można tę charakterystyczność zyskać środkami charakteryzatorskimi. I jakby moim zdaniem dużo bardziej interesujące jest granie wbrew swoim warunkom. Bo można ciekawsze rzeczy odkryć. Prawda. Masz takie fajne, właśnie skromne, a jednocześnie przenikliwe, mam wrażenie, podejście do aktorstwa. I tak zastanawiam się, z czego to wynika. Powiedziałeś też kiedyś, że fuksówka na uczelni, w szkole aktorskiej, oduczyła cię gwiazdorstwa. Co takiego się... Bo taki jest cel fuksówki. No, fuksówka właśnie po to powstała. Mhm. Fuksówka to jest stary żakowski zwyczaj, który towarzyszył przyjmowaniu kolejnych studentów na uczelnie. Właściwie na wszystkich uczelniach. To było takie, powiedzmy, dowcipne, nie zawsze takie jest, traktowanie przez studentów, przez żaków kolejnego na rybku.
który przychodzi do szkoły. Ten zwyczaj pozostał tylko w szkołach teatralnych. Mam takie poczucie, że to się tam bardzo, bardzo przydaje, bo no, bardzo szybko sodówka do głowy uderza i wow, jestem jednym z niewielu, jestem wybrańcem. No, poza tym jeszcze jest wpisany w ten zawód pewien rodzaj narcyzmu, takiego, no, można powiedzieć, no, poświęcamy sobie trochę więcej czasu niż inni. Tak, no, przed tą rozmową posypaliśmy się troszeczkę pudrem, czego oczywiście nie widać, bo jest bardzo gorąco, więc się świecimy dalej. Nie ma to żadnego znaczenia, za co Państwa serdecznie przepraszamy za ten dyskomfort. No ale tak, no, temu też poświęcamy jako aktorzy czas. No i taki student, który jeszcze się na którego lampy zapala, reflektory, wow, to teraz to będzie o mnie, ja jestem najważniejszy. No to trzeba użyć pewnych środków, żeby mu tę sodówkę troszeczkę powstrzymać. No oczywiście ludzie mają predyspozycje, nie? I bez względu na tę fuksówkę i na to, co tam, kogo po drodze spotkają, jakiego mentora i kto im co im tam do głowy włoży, mają po prostu predyspozycje, odbija im, odwala i mamy potem takie kwiatki, jakie mamy. Ale co tam się dzieje? No, przez okres miesiąca, dwóch, fuksy są poddawani różnego rodzaju zadaniom, ćwiczeniom, zabawom. Uczestniczy w tym cała szkoła, grono pedagogiczne również. Fuks się musi nauczyć, nie wiem, tam ma jakiś czas na to. Imion i nazwisk wszystkich studentów, wszystkich pedagogów, wszystkich pracowników szkoły. Fuksy brały udział, moje fuksy, my fuksy, w różnych chwalebnych akcjach. Jak zbieraliśmy na przykład żołędzie dla zwierząt we wrocławskim zoo, bo studiowałem we Wrocławiu. No i czasem się zdarzyło umyć samochód pani profesor, czasem się skoczyło po flaszkę dla studenta, czasem się wzięło w jakichś kretyńskich zadaniach, ale na ogół to, no to jest wszystko takie z przymrużeniem oka. Zdarzają się osoby, które bardzo źle to znoszą, kojarzą to z taką żołnierską falą, i twierdzą, że to jest jakaś tam ujma na ich honorze. Ja nie miałem do tego takiego podejścia, ja lubiłem być fuksowany, więc dochodziło nawet do sytuacji, kiedy studenci przede mną uciekali. Mówi, fuksie, już zejdź mi z oczu. Ja mówię, ale nie, ale ja chcę być fuksowany. No, wicemistrzu, czy tam szanowny panie, taka zabawa, no Boże, no, już nie przesadzajmy. No i no, mniej więcej tak w skrócie, w zarysie. Miło, tak, fajne taki wspomnienie. To, no pewnie. Ja jeszcze do tego no, miałem jakieś takie dodatkowe umiejętności, jak gra na pianinie, więc też byłem często porywany przez studentów, jak chcieli sobie umilić czas. Siedzieli, pili piwo, a ja im grałem na pianinie. Super. No i fuks tam coś tam ciągnie, dalej ciągnie, no. To już było fuksie, ten następny kawałek. No i jasno, no. No to też i fuks wtedy i na piwo zapracował jakieś. Spoko. Super. Dziękuję za wizytę. Bardzo miło mi się to już rozmawiało. No proszę. I skończyliśmy fuksówką. Bo to wróciliśmy do początku. No tak. No, choć nieważny początek, ważny koniec. Właśnie. Ale środek też istotny. I choćby ktoś miał najlepszy start, dopiero na mecie się wie jak i co, jak prawda wygląda i kto ile jest wart. Agnieszka Osiecka. Piękna puenta. Super. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Bardzo miło mi się rozmawiało. Bardzo dziękuję. Fajnie, że byliście z nami, że oglądaliście. Także, no co, jak Wam się podobało, to super, to komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie ten kanał. A jak nie, to nie! Jak nie, to nie. I jak macie też ochotę kogoś zobaczyć w kolejnych odcinkach, to też oczywiście dajcie znać w komentarzach. No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zachęcamy do zapoznania się z kunsztownym dubbingiem na żywo w wykonaniu naszego znamienitego gościa, a także zasubskrybowaniu tegoż niepowtarzalnego miejsca. Niezapomnianych wrażeń estetycznych dostarczą zaś Facebook tudzież Instagram. No to jo.